z tej strony, WODER, witam Cię w kolejnym odcinku, i dzisiaj pokażę Ci top 10 e, najlepszych broni w czwartym sezonie. Oczywiście, wszystko jest to w mojej opinii. Będzie to też takie. Troszeczkę inne zestawienie niż zwykle, dlatego że zazwyczaj e, starałem się po prostu pokazać 5 loadoutów z bronią na daleko i z na blisko. Ale dzisiaj ciężko mi było coś takiego zrobić, dlatego że uważam, że na daleko nie mamy jakiegoś super dużego wyboru, jeżeli chodzi o metę. Natomiast na blisko już ten wybór jest większy. Dlatego po prostu przedstawię Ci 10 broni, a jakie będziesz chciał sobie połączyć, to już Ty wybierzesz e, sam. Oczywiście o każdej troszeczkę powiem i pokażę builda, także zapraszam do oglądania. No i zacznijmy sobie od końca, czyli od dwóch takich ostatnich broni, które uważam, że musiały się znaleźć w tym zestawieniu. No i słuchajcie, jest to WSP-9 i KOR-45. Po pierwsze... WSP-9 to stało lekkiego nerfa. Ten nerf polegał na tym, że głównie WSP-9 po prostu ma troszeczkę gorszy zasięg, tak? Wcześniej mieliśmy na przykład efektywny zasięg na 20 metrów, teraz mamy na 16 metrów. Jeżeli chodzi o TTK, prawie nic się nie zmieniło. Okej, okay, jest różnica, jeżeli chodzi o strzały w ręce i tyle. Także jeżeli strzelamy w klatę, jeżeli strzelamy w głowę, jeżeli strzelamy w nogi, to mamy TTK i praktycznie tą samą broń co wcześniej. Okej. Okay. Minus ten zasięg e, i, 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 i te ręce. Ale nie uważam, że to sprawia, że ta broń jest już nie do użytku e, i może nie będzie na samej topce, dlatego przedstawiam to jako ostatnie, ale uważam, że dalej będzie to na pewno e, warte używania. No i jeżeli chodzi o loadout, no to ja sobie po pierwsze zakładam tutaj ten celownik Nider, e, Można oczywiście jakiś tam inny celownik, jeżeli lubicie, może to być, być to jak glasses, może to być refleksyjny slate. E, no i do tego dokładam sobie brak kolby, aby polepszyć tutaj zdecydowanie mobilność. Tłumik pomienia, oczywiście no tłumik po pierwsze nam wycisza, a po drugie troszeczkę tutaj pomaga w recoilu. I uwaga, założyłem sobie tutaj handstop, bo polepsza mi mobilność i polepsza po recoil. Nie pogarsza mi strzału z biodra, tak jak XRK. E, lub jak Handstop. I właśnie dlatego ja często po prostu z tym WSP-9, gdy jestem na bardzo blisko, to strzelam z biodra. Dlatego właśnie dałem taki dodatek. No i oczywiście 40 AMO, e, żeby e, no tej amunicji nie brakowało. No i słuchajcie, KOR-45, broń, która moim zdaniem jest bardzo mocna, a ani w tym, ani w poprzednim sezonie nie była ruszana. Ogólnie nie wiem to nie, nie, nie jest jakoś tak um, powszechnie grana ta broń nie, nie ma dużo graczy z tym biegającymi natomiast no, to jest mocne, cały czas to jest mocne ja ogólnie pokażę jeszcze pod koniec tego filmu takie zestawienie na tabeli um, z podględem time to killa i ta broń wymiata, szczególnie dlatego też, że ona nie ma za bardzo spadku obrażeń, tak? niektóre PM -y po 10 metrach już jest kicha a ten Corsair si 5 nawet na 50 metrów potrafi konkretnie bić oczywiście minusem jest tutaj movement w tej broni, no ale trzeba to powiedzieć, że bije porządnie. OK, drugi jeszcze minus to, że trzeba klikać, tak, bo tutaj e, broń nam strzela, gdy naciśniemy przycisk i gdy go puścimy. Także jeżeli szybko klikamy, no to robi się trochę taki e, burst. E, no i co? Bulzik 40A oczywiście tu mi pomienia tutaj e, to samo. Celownik tutaj akurat mam refleksyjny, ale może być też najdar, czemu by nie. No zestaw do przeróbki oczywiście, żeby ta broń po prostu była metą, bez tej przeróbki nie jest tak dobra. No i mamy jeszcze tutaj kolbę, troszeczkę na recoil, troszeczkę pogarszającą movement. Ale no ten recoil też, no trzeba się go nauczyć, bo ciągnie, ciągnie dosyć mocno do góry. Także to tyle z tego top... 9 i top 10. Przejdziemy sobie teraz do kolejnych broni i dalej mamy tylko i wyłącznie broni na blisko. Tak jak mówiłem, no mamy większy wybór moim zdaniem aktualnie na blisko niżeli na daleko. No i pierwsza sprawa to Rival 9. Słuchajcie, ja go testowałem już w trzecim sezonie i uważam, że wtedy metom nie był, ale dobrze i tak mi się nim grało. Aktualnie dostał buffa, a Meta podostawała nerfy, tak? Oczywiście weszła nowa meta, aczkolwiek, no, jako że to dostało buffa, to yy, stwierdziłem, że przetestuję to, no i ku mojemu zaskoczeniu bardzo przyjemnie się grało. Co prawda, trochę minus to jest długi reload i dosyć, no, 50 amo niby w magazynku, ale ultra szybko można te 50 amo wystrzelić. Eee, więc na trio bądź na twórki trochę ciężko, ale na solo bądź na duo jak najbardziej ta broń wystarcza eee, i moim zdaniem bardzo przyjemnie bije. Eee, czyli właśnie 50 AMO trzeba sobie tutaj założyć, tu pomienia. Eee, no tutaj ten akurat wylot lufy to jest taki standard chyba aktualnie, jeżeli chodzi o PMy. Eee, tutaj założyłem sobie eee, Handstop XRK eee, polepszającą tą mobilność. Strzałów z biodra już tutaj mniej używam. Eee, lufa na kontrolę odrzutu i na zasięg. No, i chwyt szturmowy też na kontrolę odrzutu, bo powiem Wam szczerze, mi akurat wygodniej jest tą bronią grać właśnie gdy tak nie miota tym celownikiem. Testowałem ją też bardziej pod mobilność i już wtedy, już tak troszeczkę średnio. Natomiast, jeżeli chcecie broń pod mobilność, no to mam tutaj dla Was drugą propozycję i to będzie Striker, bo uważam, że w tamtym sezonie królowały głównie dwie bronie. Striker i Striker 9. I słuchajcie, Striker 9 dostał nerfa, dosyć porządnego, natomiast zwykły Striker nie został tknięty. Co to znaczy, że no, na pewno zastąpił miejsce tego Strikera. Eee, może i Superi 46 albo Fiat X Horus będą lepsze, aczkolwiek uważam, że Striker zwykły jeszcze z takim buildem pod mobilność naprawdę fajnie sobie radzi. Tutaj ogólnie jest niby 30 ammo, ale tak naprawdę to jest 48, o właśnie tutaj mamy nawet 48, więc to nie jest wcale 30 nabojowy. E, brak kolby oczywiście na movement, tu mi pomienia, no i dałem sobie akurat tutaj też ten handstop, e, żeby też właśnie nie psuł mi strzału z biodra, bo jeżeli to jest bardzo mobilne, to bardzo często podbiegam na, e, na metrze do przeciwnika i też daję mu po prostu z bioderka, tak. Ok, to tyle z tego top 7 i top 8 przejdźmy bliżej. I tutaj pojawia w końcu nam się propozycja na daleko i będzie to uwaga, pulemot. W ogóle uważam, że aktualnie karabiny szturmowe. Nie nadają się do grania na daleko i e, aktualną najlepszą opcją na daleko będą RKM-y. I właśnie jeden z nich to będzie Pulemiot. No przede wszystkim mamy mały recoil, mamy bardzo dużo ammo, bo aż 100 naboi w magazynku. E, no i co? Ja tutaj zrobiłem sobie taki zestawik, oczywiście z zestawem do przeróbki, bo polepsza on e, TTK. Polepsza mobilność. Lufa oczywiście długa na zasięg. Turning Spirit Fire na zasięg i na recoil. Ciężki Fit na recoil. No i korio zaje razy 2,5. Tutaj dałem. Ten Koryo myślę tutaj jest bardzo fajną opcją, bo generalnie jest to troszeczkę zbugowane i bardzo nam nie przybliża tego celownika. On jest troszeczkę bardziej oddalony niż w, zalszych, niż w innych broniach, dlatego mniejszego celownika raczej bym tutaj nie polecał. No i co, i do tego słuchajcie, MCW to ogólnie nie musi być tak łączone, tak? Możecie zagrać Pulem i na przykład yy, Rival 9 albo Striker albo jeszcze jakiś inny PEM, a możecie zagrać MCW i jeszcze jakaś inna broń blisko. Ale ogólnie MCW myślę, że musiało się tutaj znaleźć. W poprzednim sezonie też to testowałem i było yy, całkiem dobre. Natomiast w tym sezonie dostało jeszcze takiego buffa. Nie jakiś mocny, ale jednak zawsze to buff. Po prostu został zwiększony minimalny damage. Także ogólnie TTK się po prostu podniosło. No i tutaj zestaw musi być koniecznie z zestawem do przeróbki. Jeżeli chcemy grać na blisko. Do tego 40 amo Czyli ogólnie trójki, czwórki trochę brakuje. Ale solo duo jak najbardziej jest to wystarczające. Do tego dałem sobie tutaj handstop DL6. Na polepszenie mobilności. Tak samo lufę na mobilność. Troszeczkę trasa na zasięgu, ale... Przedam z tym na blisko także OK i e, latarka z laserem też na e, szybkość celowania e, i na szybkość przejścia z biegu do strzału, e, żeby po prostu na blisko m, nie odstawało to właśnie mobilnością e, od innych PM-ów, bo TTK na pewno nie odstaje. E, no i co? przejdziemy sobie bliżej na top 3 i top 4 i mamy tutaj TG-58 LSW i FJX Horus i ogólnie tutaj tak, po pierwsze TG-58 LSW to moim zdaniem będzie najlepszy karabin na daleko albo ten pulemiot, albo TG-58 LSW i innych broni, innych karabinów moim zdaniem naprawdę nie ma sensu używać możecie szukać, ale ja tutaj przedstawiam Wam moje zdanie i takie, tak, tak ono właśnie wygląda. Także DGLSW w zasadzie buduje dokładnie tak samo jak w trzecim sezonie. Czyli mam tutaj też ten tumik pomienia. Ciężki chwyty na recoil, długa lufa oczywiście na zasięg na recoil, choreo Eagle's Eye. E, Możecie to zamienić też korio na przykład na jak Glassless, a wtedy zamiast tego chwytu, założyć sobie na przykład amunicję o zwiększonej wadze dla lepszej prędkości pocisku. E, no i stopka redukująca, redugują odrzut oczywiście, e, żeby był totalny, totalny e, no recoil. O, no tutaj myślę, że nie trzeba za wiele tłumaczyć. No i przejdźmy do PMA, który jest bardzo ciekawy w aktualnym sezonie, dlatego, że on został już dodany w trzecim, ale wcześniej była kicha, a dostał olbrzymiego buffa. No i aktualnie niektórzy uznają, że to jest top 1. Ja akurat uznaję, że jest to top 2. Dlatego, że on po 10 metrach, ten PM, ma naprawdę gigantyczny spadek um, obrażeń. I do 10 metrów. Najlepsze TTK, najlepiej to bije Ale po 10 metrach jest taki spadek Że robi się z jednym z gorszych No także wiecie Pod dobrym e, stylem gry Gdy za każdym razem Macie na przykład pojedynek na blisko Poniżej 10 metrów, no to świetny PM tak? Kiedyś na przykład USP's Farm Też mniej więcej tak wyglądało Że tam było chyba na 8 czy 10 metrach Podobnie, więc tutaj tak samo e, Będzie to wyglądać Recall całkiem prosty, moim zdaniem no i co, no nie wiem co więcej o tym PMM powiedzieć Dałem sobie tutaj 48 amo. Myślę, że wystarczająca ilość Handstop DR6 na polepszenie mobilności Tuning pomienia oczywiście Długa lufa, troszeczkę pod zasięg Troszeczkę pod recoil, no i najdar No i co, przejdźmy do top 1 I tutaj uwaga, nowe bronie Po pierwsze, Kar 98 No chyba wiadomo dlaczego I po drugie, Superi 46 I tak, dla mnie Superi Będzie właśnie top 1 PMM Dlatego, że e, okej, okay, na blisko na te 10 metrów nie będzie miało najlepsze, najlepszego DTK, ale powyżej 10 metrów wcale nie ma olbrzymiego spadku i nadal utrzymuje się dobry to DTK. jest bardzo prosty i w ogóle, moim zdaniem, ta broń bez żadnych dodatków bije całkiem dobrze. Czego na przykład o Fiat Horus nie można powiedzieć tam bez żadnych dodatków. Tutaj znajdziesz na ziemi super, siekamy. E, no i taki, taki build tutaj w zasadzie. Testowałem, bardzo mi się spodobał, więc go od razu polecę. Działam 40 ammo najdar. Kolbę mamy tutaj pod mobilność i pod kontrolę odrzutu. Amunicja o zwiększonej prędkości, o zwiększonej wadze, właśnie dla zwiększonej prędkości pocisku. No i tu mieli pomienia 35. No i przejdźmy sobie teraz do dania głównego, czyli Kar 98 k No i dałem go na pierwszym miejscu, no bo jest moim zdaniem naprawdę Broken. Słuchajcie. Poprzedni, poprzednia snajpa miała czas celowania około 550ms, a w tym zestawieniu mamy uwaga 390ms, czyli 160ms. To jest gigantyczna różnica. A dodatkowo słuchajcie, bo tutaj mamy właśnie dwie propozycje: pierwsza to będzie SPX 66. A właśnie ta luneta na dalsze odległości, gdzie mamy 390 ms szybkości celowania, a druga propozycja będzie dla takich graczy głównie przyzwyczajonych do karabinów, i to będzie Forge tak Delta. I zobaczcie, wtedy mamy 360 ms czasu celowania, i jest to wtedy lepszy czas celowania, niżeli mieliśmy na karze z MW1. Tam mieliśmy 370 ms, oczywiście, tam na zwykłej lunecie. No ale kurczę, no, 360 MS błyskawicznie szybko celuje to. quickscope'y można niesamowicie tutaj strzelać. Słuchajcie, z takim buildem mamy efektywny zasięg obrażeń 85 m, czyli to znaczy, że na 85 m powalamy na strzał w głowę. Więc właśnie, taki build, aby zwiększyć, tą, zwiększyć ten zasięg obrażeń, czyli długa lufa. Amunicja o zwiększonej prędkości, bo też nam zwiększa zasięg i prędkość pocisku. Ogólnie okolice 1000 ms na sekundę na prędkość pocisku, moim zdaniem, już jest wystarczająca. Jeżeli jest mniej, no to właśnie lepiej jest troszeczkę zwiększyć, bo to głównie wpływa na to, jeżeli ktoś biegnie bokiem bądź leci jakiś lotnik to jak daleko od niego musicie celować, tak? Im większa tam prędkość pocisku, tym bardziej celujecie w postać. I przy 1000 MS możecie dosyć blisko celować, więc dla mnie dla mnie na przykład już jest to wystarczające. Dałem tutaj tu miksoniczny dlatego, że on nie zabiera tutaj szybkości celowania, a też polepsza właśnie i zasięg i prędkość pocisku. No, także co? To były takie właśnie buildy, takie zestawienie. Przejdziemy jeszcze sobie teraz do tabeli TTK. I mamy tutaj zestawienie wszystkich tych siedmiu broni, które przedstawiałem Wam na blisko. Od razu widać, że do 20 metrów top 1, jeżeli chodzi o TTK. Jeżeli chodzi o takie kombinowane, czyli trochę strzał w głowę, trochę w klatę, trochę w brzuch, trochę w ręce. Bo oczywiście. No, Wszędzie inaczej to trochę będzie wyglądać, więc myślę, że naj, najprościej będzie patrzeć na tą kombinację. No to pierwsze miejsce MCW do 20 metrów, 600 MS, dopiero później spadek i, i gdzieś tam z niektórymi broni już przegrywa. No ale kurczę, no broń na blisko do 20 metrów i najlepsze DTK MCW, no oczywiście minus, to będzie tutaj ta mobilność, chociaż nadrabiamy to troszeczkę buildem, bo ten build był głównie właśnie pod mobilność. Ale wtedy troszeczkę ciężej jest też strzelać, kontrolować recoil, bo nie mamy też celownika. Ten celownik mechaniczny, no niektórym przypadnie do gustu nie, więc no, trzeba tam z czegoś zrezygnować, bo ta broń, właśnie TTK jest ok, ale albo będziesz miał słabszy recoil, albo, albo będziesz miał słabszą mobilność. Także tak to wygląda. Pomijając MCW, no oczywiście FFX Horus, tylko właśnie. Do 10 metrów, zobaczcie, 610 ms i nad każdym pmm tutaj wygląda lepiej, ale po tym 10 metrze już 730 i jest praktycznie gorsze od wszystkiego, tak? Później tylko WSP9 jest gorsze po tym 23 metrze, także, także naprawdę potem już troszeczkę kicha, no, ale jednak trzeba przyznać, że do 10 metrów będzie bić najlepiej. Dalej mamy Superi. Super i po 14 metrze ma troszeczkę spadek, ale i tak mniej więcej się utrzymuje lepiej niż ta reszta PMów. Przegrywa tutaj jedynie dalej z KOREM 45, zobaczcie, jak kor 45 ładnie sobie utrzymuje to TTK na początku. Ma 600, 680, potem jest spadek na 730 i ten te, te 730 bardzo delikatnie już tutaj powoli sobie rośnie. No ale właśnie, no nawet na te 50 metrów mamy dalej 750 MS. Także no i tak dalej porządnie będzie to bić. Bez tego Superi, no tutaj już mamy bardzo podobne DTK na blisko tak, do tych powiedzmy 12 metrów Striker WSP 9 i Rival 9, bardzo podobne bronie Dlatego no tam ciężko było troszeczkę ustawić to w topce, ale właśnie brałem pod uwagę bardziej też ten movement, pojemność magazynka no i tak jakoś sobie to uplasowałem. Wnioski musicie sami też sobie wyciągnąć z tego, z tego całego wykresu. Ja Was z tym zostawiam i bardzo dziękuję za oglądanie. Fajnie, jeżeli zostawilibyście jakąś łapkę, jakiś komentarz. No i co? Do następnego siema siema!